Dzień dobry, witajcie. Zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Będziecie na bieżąco z aktualną ofertą samochodów, które posiadam. Dość już tej autoreklamy. Teraz w ten okres wakacyjny troszkę tych filmików jest mniej. Samochody są dodawane z mniejszą częstotliwością, ponieważ jest okres urlopowy. Ciężko jest o cokolwiek, jak to mówi się, doprosić, więc wszystko biegnie wolniej. Myślę, że od września wróci to już na właściwy tor, gdzie skończy się ten okres urlopowy. Ja sam też byłem na urlopie, jak ten samochód przyjechał, stąd też no nie widzicie, jak samochód zjeżdża z autolawety, bo każdy jeden samochód u mnie przyjeżdża autolawetą, nie ma możliwości odebrania samochodu w inny sposób, więc ja też byłem na urlopie, jak ten samochód przyjechał, odebrał go dla mnie mój tata. Cóż mogę Wam o nim powiedzieć? Jest to Peugeot 2008, wersja Allure. Jest to samochód już po liftingu, charakteryzuje się tym, że ma tutaj te takie plastikowe wstawki, poszerzenia, jak mówię, wersja poliftowa, rocznik 2016, ale pierwsza rejestracja jest to styczeń 2017. Samochód też może się pochwalić historią serwisową. Rzadko jest ta historia serwisowa pełna, ale tutaj w tym przypadku ona jest i może Wam ją pokażę. Zacznę od tego, bo nie do końca oglądacie filmy. Łatwiej skupiacie się w tych pierwszych minutach na tych filmach. No i tutaj co było adnotacje w książce, to do marca 2019 przebieg 125 tysięcy. O, skapnęła mi tutaj woda na fakturę, no mniejsza z tym, przesknie to. Przy 172 tysiącach w maju tego roku był wymieniony pasek rozrządu z pompą wody. Tu jest na kwotę 415 euro. Tutaj zasłania, bo są dane poprzedniego właściciela. Samochód miał tych właścicieli dwóch. Co tutaj mamy? Dalej przebieg 144 tysiące. 132 tysiące. Także całość, jeżeli chodzi o przebieg, się pokrywa. Nawet mam tutaj fakturę na ten hak, montowany też był w ASO, nie był on od początku zamontowany przy 130 tysiącach przez drugiego właściciela. Może jak jesteśmy w bagażniku, to tutaj Wam pokażę ten bagażnik. Samochód, jeszcze nie dopowiedziałem, ma przebieg 175 tysięcy, jest to jego przebieg, jak widzieliście sami, oryginalny silnik, który tu się znajduje. Moim zdaniem najlepsza jednostka 1.6 Blue HDI, znaczy Blue HDI czy HDI, no w tych już po 15 roku było to Blue HDI. Ja nie jestem zwolennikiem benzyn, zresztą pracowałem w Peugeocie, coś o tym mogę powiedzieć, więc ja generalnie nie jestem zwolennikiem benzyn. Jak sami wiecie, większość samochodów, które sprowadzam, znaczy jak nie wszystkie, to są samochody w dieslu, więc u mnie raczej nie uświadczycie benzyny, no bo uważam je za bardziej awaryjne niż samochody z silnikiem diesla. 175 672 km. Co do tego, każdy może mieć oczywiście swoje zdanie, ja też się mogę mylić. Nawigacja, jest to wersja Allure, półskórzana tapicerka, klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. Tutaj może zaprezentuję Wam na głównej prezentacji. Mamy podsufitkę i w tych po prostu szczelinach w nocy jest takie bardzo ładne niebieskie światło LED-owe. Zresztą jak całe oświetlenie wnętrza jest LED-owe. Tutaj możecie zauważyć ten, nie wiem, ring tych zegarów. Można go gasić, włączać. W każdym bądź razie to samo świeci się tutaj w nocy. Wygląda to bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Czy może zrobię Wam tak z perspektywy, żebyście widzieli pod sufitkę. Tutaj właśnie jest to światło takie niebieskie. Peugeot 2008 też ma bardzo
dobre materiały użyte, także fotele niewygniecione. Wersja Allure, czyli już ta ciekawiej wyposażona, bogatsza, jest tylko wersja GT Line, GT, w każdym bądź razie samochód jest fajnie doposażony. Tutaj mamy 16-calowe alufelgi dwukolorowe. Tutaj mamy te pazury LED-owe. Jak mówię, samochód bardzo ładnie wygląda. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Do lakierowania to w zasadzie w samochodzie nie ma nic. Tutaj mamy pasek LED-owy. Dwie rzeczy w tym samochodzie będę musiał zrobić. Jest to wypolerowanie go, żeby kolor nabrał takiej głębi. No i oczywiście czyszczenie środka. Cóż, ja może przemierzę go Wam miernikiem lakieru. Przyszykuję sobie ten miernik i będziemy kontynuować nagranie. Powłoki zrobimy w tym momencie taki szybki, ponieważ to nie jest jeszcze główna prezentacja tego samochodu. A chciałem Wam pokazać, jak to wszystko wygląda przed zabiegami upiększającymi. Każdy nazwie to sobie jak chce. W każdym bądź razie będzie wykonana polerka, korekta lakieru. Teraz to się wszystko różnie mówi. Detailing, generalnie zewnętrzny, wewnętrzny. Taki szczegółowy pomiar, czyli tutaj, jeżeli chodzi o środek, czyli te elementy konstrukcyjne, będzie przy głównej prezentacji. Jeszcze tylna klapa. Więc pomiar powłoki mamy tutaj już za sobą. Ja nie widzę tutaj żadnych jakichś śladów, jeżeli chodzi o szpachlę. Więc cóż, no i podjadę pod dystrybutor, bo zaświeciła się rezerwa. A, nie zamknąłem dokładnie bagażnika. Zaraz to po prostu zrobię, zatankuję samochód i po prostu odbędziemy jazdę testową. Ja już parę kilometrów tym samochodem zrobiłem, więc wiem, że jest on sprawny, ale chcę pokazać to Wam jeszcze. Samochód już zatankowany. Przejedziemy parę kilometrów, żebyście zobaczyli, jak samochód zachowuje się na drodze. Samochód, jak wspomniałem, no całkiem fajnie wyposażony. Spalanie tego samochodu też jest moim zdaniem bardzo dobre. Poprzedni właściciel osiągnął tutaj najmniejszy wynik 5.0, później to było 5.5, także no wynik bardzo dobry, myślę, że spokojnie jeszcze do pobicia. Klimatyzacja oczywiście tutaj chłodzi, jest to element sprawny, działający. Więc cóż, jeżeli chyba chodzi o tą jazdę testową, taki kawałek, to będzie po prostu wszystko. Jeżeli jesteście zainteresowani tym modelem, to zachęcam po prostu do kontaktu telefonicznego. Zobaczyliście pomiar powłoki lakierniczej, historię serwisową. Zaprezentowałem go Wam
zewnętrznie. Na główną prezentację no myślę, że będziecie musieli poczekać około 2 tygodni, no bo jak wspomniałem, jeszcze okres urlopowy, więc na wszystko też po prostu trzeba będzie poczekać. Więc cóż, niezbędnie nie przedłużając, zachęcam Was po prostu do kontaktu telefonicznego. Pozdrawiam, do usłyszenia.